Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Krzaku i w dzisiejszym odcinku Deforesta, moi drodzy, poszukamy miejsca na nową bazę. Jak widzicie, mutanty coraz częściej nas tu odwiedzają. Nie są one problematyczne, ponieważ one same z siebie nie atakują tak naprawdę, chyba że mnie zobaczą i tak dalej, ale my się tutaj przed nimi pięknie ukrywamy. Baza. Następnie też chciałbym podziękować bardzo serdecznie za sekcję komentarzy. Tutaj coraz częściej ładnie piszecie co, gdzie, jak robić. Dziękuję wam serdecznie. Jarecki, Chicken i wiele innych osób, które też pewnie się odezwą niedługo i coś fajnego powiedzą. Jeżeli chodzi o tą bazę, no to Chicken zwrócił tutaj uwagę, że tutaj no moje, mój defense, czyli moja obrona jest tutaj bardzo słaba. No faktycznie, nie mam w ogóle ściany na wejście do domku, no bo ona by mi troszeczkę przeszkadzała, tak mi się wydaje. Ale z tej kładeczki tak naprawdę te potwory i te mutanty i kanibale to też trochę spadają, więc to tak czuję się w miarę spoko. Ale jeżeli chodzi o możliwości rozbudowy tutaj, no to mógłbym się bawić tutaj nad tymi skałami, wszędzie jakoś próbować to fajnie rozbudować, ale jakoś tego nie widzę. Chciałbym chyba zacząć tak jakby trochę od nowa. Wiem, że jest tutaj gdzieś na mapie dostępna gigantyczna polana, ona jest puściusieńka, no i na niej chciałbym zrobić taką fortecę z murami obronnymi i tak dalej, czyli ona... Myślałem, że tutaj przyjedzie. Nie przyjedzie, tylko przyfrunie. Zasadź. Dobra, najedzony jestem. Armor mam słabiutki. Czy mam jakieś kości? Kości mam dwie. Mam armor mutancki 7 sztuk. Plus mam tutaj armor, jak widzicie, cały już skompletowany, więc te 7 mogę sobie tak naprawdę założyć. Mam 8 dynamitu. Tu jest kolejna półeczka, która się pojawiła z napojami, z troszeczkę alkoholu i dwie apteczki. Tutaj mamy pokrótce pełno batoników, batony, napoje i znowu batony, czyli tych batonów mam naprawdę dużo. W tej chwili mam na sobie jeden napój i dwa batony. Mam dwa ususzone mięska, więc je sobie zostawię, biorę. Mam bukłaczek prawie pełny, więc wystarczający. Tutaj mógłbym sobie zrobić 5 bomb tak naprawdę, więc weźmy ten alkohol. Nie, dobra, nie potrzebuję. Strzały, ogniowe strzały by mi się przydały, to na pewno. To alkohol sobie jednak wezmę. Cyk. I cyk, i zrobimy sobie tylko strzały na tą naszą wyprawę. Tak, 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 cyk, cyk. Jeszcze jedne bym poprosił. Cyk, 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 cyk. Te płonące strzały są genialne. 4 płonące strzały na mutanta i po mutancie, tak więc nie trzeba żadnych bomb używać, tylko trzeba biegać, żeby unikać jego ataku. Jedzenie mamy, wezmę sobie jakieś jeszcze tylko batoniki, raz, dwa i może z dwie sody i śmigamy szukać nowej bazy. Gdzie jest ta polana? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta polana. Będziemy szukać, myślę, że trzeba iść na zachód, a żeby sobie przypomnieć, gdzie jest zachód, bo tak jeszcze nie do końca ogarniam, zachód jest na wprost. Dobra, na zachód i troszeczkę w prawo. Może tam znajdziemy jakąś polanę. Ja tutaj wam chyba dam przyspieszone tempo, no bo będziemy szukać tej polany pewnie troszeczkę czasu. Ale myślę, że ona jest na południowej stronie mapy, więc do dzieła. Moi drodzy, chyba znalazłem, chociaż nie chodziło mi o tą polanę. Jest taka sobie polana startowa, gdzie bardzo wielu ludzi ponoć z niej tam korzysta na samym początku, ale tutaj jakbym tyrolką do bazy sobie wjeżdżał, tutaj nie najgorzej by mi chyba to wyglądało, coś mi się tak wydaje. Mogłoby być całkiem sympatycznie. Gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy aż tu. Nie wiem, czy chcę szukać dalej, czy to już by mi pasowało. O, spadamy i... Dobra, udało się spaść bez żadnej... Czyli to jest znak chyba. Tutaj to trzeba porozwalać, te totemy ich. Chociaż to nic pewnie dobrego nie wróży, że tutaj jest tyle totemów, ale myślę, że to jest te miejsce, w której sobie... O, jest gorzałka, jak najbardziej poprosimy. Zapomniałem, że z nich też ta gorzała tutaj wypada. Z tych totemów.
I myślę, że... No, ugorzała jest, pięknie. Myślę, że tutaj będzie można po samym środku, tutaj właśnie, gdzie te drzewa, to tutaj zacząć robić pierwszy taki domek. Tak. Czyli co by tutaj najpierw zacząć robić, bo tutaj początki zawsze bywają dość trudne. Co ja chcę? Chcę jakiś domek na pewno. Tylko chcę gotowca, czy nie? Aha, już od razu mnie tutaj przywitali na starcie. I to ci lepsi mnie przywitali. O Jezu, ich aż pięciu jest. Pozwolę sobie uciec. Wyciągnąć łuk. Zmienić strzały na zwykłe. Na drzewo już się wpieprzył jeden. Jeden headshot. O, tu headshot się nie udał. Ale za drugim razem jak najbardziej. Jak widzicie, jest łuk. Jest headshot. I z tak daleka headshot. Nie. Nie. Dobra. Widzieliście, jak chce mnie tutaj spalić, gościu. Dobra, oddaj mi te moje strzały. One są cenne. No i moi drodzy, niestety tutaj muszę was spalić. Przeszkadzacie mi tu w mojej misji. Oddawaj strzałę i jeszcze jeden gościu tam chyba leży, tak? Który dostał dwie strzałeczki. No, tu sporo kości będę miał zaraz, ładnie. No i od razu mięsko nam się z ptaszka. Dobra, co ja chcę, bo tutaj nowa baza, jest miejsce na nową bazę, to szybko trzeba pierwsze jakieś kondygnacje tutaj powznosić, a dalej będziemy robić dalej, zaraz się ciemno robi, tak więc śmigamy, tak, tutaj mamy jakiś tam domek, ale tu 82 loga, to nie będziemy przeginać, my sobie zaczniemy normalnie od platformy, Custom Foundation, czy może po prostu platforma, co? A nie, bo to jest jedna tylko platforma, ok. Dlatego śmigamy, no niestety, musimy z tym. I to na jakimś podwyższeniu na początek też by musiało być. Chociaż, dobra. Spróbujmy w ten sposób. To jest tam początkowa taka faza. Tak. No to dość spore musi być, nie ma co. Tak. Dobra, i do końca tu doprowadźmy do tego. Cyk, 75 loga. No, sporo na pewno roboty mnie tu czeka, ale widzę, że już się ciemno robi. Ja tutaj w nocy jak najbardziej będę... Mam nadzieję, że mi nikt tutaj nie przyjdzie. Tak więc widzimy się, jak już będzie to wszystko skończone. Moi drodzy, zbliżamy się już do końca pierwszego etapu budowy nowego osiedla. No bo raczej to będzie chyba nasze osiedle. Tak więc potrzeba mi tylko 5 sztuk i będziemy mieli naszą pierwszą platformę gotową. O Jezu, co ja tutaj wywalam? Jak widzieliście, kilku kanibali... Przy okazji sprzątnąłem, nawet mutanta, chyba że nie widzieliście.
Drewno, no zobaczcie, kawałek mam, ale tu wokoło mam pełno drewna, pełno wszędzie wokoło drewna. U góry mam drewno, które będę zrzucał na dół, tak więc to nie będzie takie złe, mi się wydaje. Póki co mamy platformę i teraz by się przydało na tej... O, tu mamy jeszcze jedną sztukę. Jakieś zające biegają, tu jakieś jaszczury biegają, jelenie widzieliśmy. Tak więc wygląda to całkiem. Nie widzę tutaj żadnej wody, nie wiem, mapkę. No do wody jest kawałek, może jakiś stawik się uda znaleźć. No zobaczymy jak to z tą wodą będzie. Jak coś to będziemy mieli jagódki i jagodami będziemy sobie wodę zapewniać. Cyk, cyk. I ostatnia, czy tu wszystkie pięki pościnałem? To jest pytanie, bo nie wiem, czy mi to nie rozwali do końca. Tego kamienia wywalmy na zewnątrz, bo on się przyda na pewno za chwilkę. Tak, pięki mam pościnane tutaj pod platformą, czyli bierzemy ostatniego i cyk. Już powoli chyba słoneczko zachodzi. Mamy naszą platformę. Weźmy sobie, upolujmy jelonka, ponieważ będzie trzeba zaraz coś do jedzenia zrobić, ale mamy też jakieś ptaki upolowane, tak więc nie jest źle. Skóra się przyda do przystrojenia domku, tak więc będziemy sobie tutaj powolutku działać. A że jesteśmy w środku, no to powiedzmy, że sobie wejdziemy. Jakoś pierwszą kuchnię potrzebujemy. Myślę, że na początek taka platforma wystarczy. Tu po lewej od razu byłyby schody do góry. Następnie tutaj będzie... No dobra, nieważne. To byle jak na razie. Później się będzie niszczyć i będzie się wstroiło na lepsze. Ale że my tu sporo czasu spędzimy, to musimy... mieć to troszeczkę lepsze. O tak, niech będzie. I cykamy sobie jaszczura. A, jaszczur jest do jedzenia. Źle zrobiłem. No dobra, trudno. Od razu suszarkę na mięso, bo te mięso, które tutaj mamy, to trzeba je ususzyć, żeby się nie zmarnowało. Wiem, że na PC-ku można to poszerzać. No my nie możemy zbytnio. Możemy tylko usadowić. No i tyle. No patrzcie, jeden patyk. Z tego totemku patyk weźmiemy. Kamyczki również. Tak więc z głodu już nie umrzemy. Mamy cztery fajne kawałki mięsiwa. I jest w porządku. Teraz by się przydało, idzie noc, więc nocleg lub całą noc pracować. Ja chyba bym całą noc pracował. Powycinał tutaj drzewa, te najbliższe, może tutaj te. Przetransportował je, ponieważ tutaj trzeba po prostu chyba zamknąć już ogrodzenie. Wiadomo, na samym końcu się jakieś wymyśli. Najpierw trzeba tutaj domek dokończyć. Wiatrzysko się zerwało straszne. Bardzo wieje. To są liście. To da patyki czy nie da? Nie da patyków. No nie wskoczę tu niestety. No i dobra, moi drodzy. W następnym odcinku będziemy kombinować, co tutaj dalej robić. Ja wam serdecznie dziękuję. To był króciutki odcinek. Może za krótki nawet, co? No to jeszcze dowalimy ścianę. Ścianę dowalimy z wejściem tutaj. Czy ja tu wtedy bym potrzebował... No, schody są potrzebne, czyli to musimy zrobić mądrzej. Dobra, gdzie drzwi, to za chwilę zaplanujemy. Nie musimy wchodzić przecież z tej strony tutaj. Możemy, zobaczcie, jelonek jeden, drugi, króliczki biegają, jest tutaj całkiem fajnie. No ta woda jedynie, ale z wodą też sobie damy radę. To może być nasza druga baza, nie musi być główna, ale tutaj myślę, że tutaj
lepiej będzie można sobie to chyba rozplanować to wszystko, chociaż kto wie, kto wie. Zobaczymy na samym końcu ściany. Jak to wygląda? Czy wejdziemy na ten stopień? Wydaje mi się, że wejdziemy. Cyk, a tu jest też w porządku, więc na to by się przydało najpierw 7 dać. Już jakieś tam odgłosy w tle było słychać tego cholernika jednego. No jakby przyszli z dystansu, można ładnie walić do nich jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że nie przyjdą tak szybko. Tak więc ja sobie, moi drodzy, działam dalej. No i moi drodzy,
Mam już prawie wszystko zrobione, ale zobaczcie, oni mi tu niszczą w tej chwili. No, nie mogą się już tutaj dostać, to będą mi niszczyć. O, jakie to agresywne jest, no na litość boską, panie. Uspokój się. Halo. Ja nie to rozumiem. Gdzie oni są jeszcze? Ładnie tak, do czyjegoś domu. Patrz, jaki unik zrobił Wajza. I Hedzik. Ładnie tak, do czyjegoś domu przychodzić i mu ściany rozwalać. A teraz nie wiem, i wszystko będę musiał biegać wokoło i rozwalać. Co za ciul jeden. Nieładnie, nieładnie się tutaj zachowujecie, drodzy kanibale. Ale zobaczcie, to już jest śmiałe podejście. Tu szybciutko trzeba z tym porządek zrobić. Jak najszybciej, jak najprędzej trzeba. Zobaczcie, jak mi porozwalali. Kurde, bo już się dostać tu nie mogę. A chciałem wam powiedzieć, o zobaczcie, teraz będzie fajnie. Teraz mi nic nie będą robić. A one przyszły i od razu napieprzają. Dlatego ja wiem, co następne tutaj jest potrzebne. Ale zobaczcie, nie wchodzili. Specjalnie mówię, zostawię sobie tak jak w tamtym domku, żeby tu mi łatwiej było. Ale nie, one coś sobie tu innego wymyśliły. Teraz byłem w domu, a jak mnie nie będzie w domu, to mi tu porozwalają wszystko. Dobra, chyba wszystko już w porządku, co? Ewentualnie jeszcze tutaj fundamenty. Coś ja tu słyszę? Jelenia tylko, tak? Dobra. Dobra, moi drodzy, tak więc ja wam tutaj pokażę, co będzie następnie ewentualnie, bo tutaj trzeba się ich... Jeżeli one tak mi tutaj atakują, no to nie można... pozwolić im dojść tutaj do tego. Później oczywiście będą jakieś fajne rzeczy, ale myślę defense wall to jest coś za dużego. Defense spikes. Defense wall spikes. O Jezu, i co? Jak to działa? Bo nie rozumiem. To nie można tego tutaj? No zobaczcie, nigdzie nie mogę tego położyć. O co w tym chodzi? Nierówno tu jest, czy co? Czy dopiero to mogę na prostej powierzchni zrobić, bo jak tak, to licho. No tu też nie mogę. Nie rozumiem, o co chodzi. No to to ułożymy w takim wypadku. Jest, muszę wyjść na zewnątrz. Weź nam coś tutaj. O, kości, kości, kości. Najpierw kości, moi drodzy, bo pozapominam. Pozapominam i nie będę miał tutaj osłonki. A to ładnie nam poszło z nimi tak naprawdę. O, pięknie się jeszcze podpaliłem. Pytanie, czy jakieś kości tu poskładały? Nie. Ładnie gamoń zamień. Muszę to inaczej trochę rozegrać. Tutaj wrzućmy liścia i mamy jakieś takie małe jedzonko jedno, więc wrzućmy. A teraz idziemy defense walla, znaczy defense spikesa jakiegoś tutaj wykminić. To na początek, bo oczywiście tutaj mur wejdzie do zabawy, ale no, no nie teraz. Najpierw trzeba się tutaj w ten sposób uwinąć z nimi. Już mordy wydzierają znowu. Takie coś, co? O, tu bez różnicy, która strona chyba. Niech będzie takie. Ojeju, 9 aż. Aż 9. Oj, tak. I jeszcze wtedy tutaj jedno i drugie.
I zobaczymy następnym razem, jak sobie tutaj z tym poradzą. Cyk. I cyk. Tak? Będzie ostre? Będzie ostre z dwóch stron. No, sporo tu tego drzewa będę potrzebował, ale to trzeba zrobić. I myślę, że jeszcze jednego tutaj będziemy potrzebować. Ale to zostawimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc, moi drodzy, tutaj kawałek mam zrobione. Dużo roboty przede mną, ale tutaj też się trzeba tym zająć, żeby to było fajnego. Ale że tyle drzewa tu jest do ścinania, nie chcę tego ręcznie robić, to, moi drodzy, będzie trzeba się wybrać na misję. O, spalone chyba trochę. Zapomniałem o tym. Aż przyjemności nie miał z jedzenia. Spróbujmy jeszcze raz i pilnujmy tego teraz. Moi drodzy, następny odcinek na pewno w takim bądź wypadku będzie z piłą łańcuchową. Trzeba ją dorwać. Mamy 4 bodajże chyba kanistry z benzynką. 5 nawet. Tak więc też, żeby ścinanie było szybsze, to w ten sposób będzie trzeba sobie tutaj wspomóc. Tak więc ja sobie zjem i zabieram się do pracy. Wam serdecznie dziękuję i do następnego. Hejo!